Wyrok sądu apelacyjnego to nie są w sumie najświeższe orzeczenia, ale to przytoczyłem takie kamienie milowe, które gdzieś funkcjonują w świadomości organów. Mamy w tezie pierwszej wyroku z 23 października 2006 roku informację, że członek Rady Nadzorczej spółki może być zaliczony do kręgu osób zajmujących się sprawami majątkowymi owej spółki przede wszystkim wówczas, gdy wynika to jednoznacznie z jej statutu. Czyli to jest nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli że statut może rozszerzyć uprawnienia członka Rady Nadzorczej i tylko wtedy w zasadzie aktualizuje się taka bezpośrednia odpowiedzialność. Natomiast zobaczcie Państwo, to co jest w tezie drugiej, to jest zdecydowanie bardziej interesujące, ewentualny brak odpowiednich unormowań statutowych, dających podstawę do zaliczenia oskarżonych do osób zajmujących się sprawami majątkowymi spółki, nie oznacza jednak, że i z tego tylko powodu mogliby oni uniknąć odpowiedzialności karnej z artykułu 296. I tutaj mamy taką informację, że w przypadku ustalenia związku przyczynowego pomiędzy prowadzonymi przez nich działaniami, a zaistnieniem znacznych lub wielkich rozmiarach szkody majątkowej po stronie spółki, o czym była uprzednia mowa. Tutaj jest bezpośrednie pokazanie, że jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, a w sytuacji konfliktowej to zapewniam Państwa, wielokrotnie to obserwuję, że jedność członków zarządu i jakaś jedność wewnętrzna, korporacyjna upada jak domek z kart momentalnie, to w tym momencie jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie wykazać, że ta konkretna osoba rzeczywiście miała decydujący wpływ na zarządzanie spółką, mimo że de facto nie pełniła w niej żadnej funkcji, bądź też pełniła funkcję członka rady nadzorczej. No i tutaj członkowie zarządu przede wszystkim będą chcieli z siebie zrzucić tą odpowiedzialność.